Medytacje dla przebożcowanych. Medytacja druga Boża łagodność. Szczęść Boże. Witam was ponownie w lesie nieopodal pięknego sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w miejscowości Święta Lipka na Mazurach. W poprzedniej medytacji zapraszałem was do tego, żebyście spróbowali odnaleźć się w Bożej obecności i poczuć w sobie Boże życiodajne działanie. Ta medytacja dzisiejsza będzie w bardzo podobnym duchu. Chciałbym was zaprosić do tego, żebyście dali się poprowadzić od takiego napięcia związanego z wykonywaniem różnych zadań, stawiania czoła przeciwnościom do rozluźnienia, którego źródłem jest Boża łagodność. Z tą łagodnością będziemy dzisiaj się powoli oswajać i jej się poddawać. Wierzę mocno w to, że Bóg pragnie przychodzić do nas i mówić do nas w każdym czasie, ale nie wymaga od nas tego, żebyśmy w każdej sekundzie naszego życia byli przygotowani, gotowi, żeby usłyszeć Jego Słowo. On zna nas dobrze i bierze pod uwagę nasze uwarunkowania, na przykład to, że gdy jesteśmy przebodźcowani, to nasz mózg w naturalny sposób stara się uciec od bodźców, odgrodzić jakoś od nich. A jeżeli na przykład byliśmy cały dzień w pracy i nie mieliśmy takiej możliwości, żeby zrobić sobie przerwę na odbodźcowanie, to najprawdopodobniej to całe napięcie, ten cały stres skumulował się w naszym ciele i w naszym układzie nerwowym. I w takim stanie bardzo trudno jest wejść w modlitwę. Może się w nas nawet pojawić taka niechęć lub rozdrażnienie na myśl o modlitwie. Więc żeby wejść w klimat modlitwy, najpierw potrzebujemy wyjść z nastawienia na przetrwanie, z trybu walki lub ucieczki. W Księdze Ezechiela czytamy takie słowa: Zabiorę was spośród wszystkich ludów Zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was czystą wodą, byście stali się czystymi. I oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. Dam wam nowe serce i nowego ducha tchnę w wasze wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ten fragment mówi mi dwie rzeczy. Po pierwsze, to, że Bóg działa w nas, żeby uzdolnić nas do relacji z sobą on sam to robi. A po drugie, że to działanie polega na uwrażliwianiu naszego serca. Serce to jest to, co w nas najbardziej wrażliwe i podatne na zranienia. Ono jest w naturalny sposób chronione przez mechanizmy obronne naszej psychiki. Kiedy w codzienności znajdujemy się pod dużą presją, wtedy nasz mózg nastawia się na rozwiązywanie problemów, na to, żeby stawiać czoła przeciwnościom. W takiej sytuacji nasza wrażliwość jakby chowała się głębiej do środka. Trudno jest wtedy zaprosić ją do modlitwy. Jeżeli chcemy to zrobić, musimy przemówić do tej wrażliwości w jej własnym języku, oswoić ją, przekonać ją, że jest bezpieczna. Tym językiem, którym możemy się komunikować z własną wrażliwością, jest język ciała. Możemy to zrobić na przykład przez dotyk. Chciałbym Ciebie teraz zaprosić do tego, żebyś położył, położyła prawą dłoń na swoim mostku, na swoim sercu. Możesz zamknąć oczy, wziąć głęboki wdech i powolny wydech. Pozwól, żeby ten dotyk nie był uciskaniem, żeby nie był taki mechaniczny, ale żeby był łagodny, żeby wyrażał życzliwość i troskę. Weź jeszcze raz głęboki wdech i powolny wydech. I przenieś uwagę z dłoni, która obdarza dotykiem na twoje serce, twoje wnętrze, które przyjmuje ten dotyk. Jak to jest doświadczać życzliwego, łagodnego dotyku? Hmm. Dobrze. Możesz już otworzyć oczy. Za chwilę zaproszę Cię do wysłuchania fragmentu Mowy Świętego Pawła z Dziejów Apostolskich. Jest to fragment z Pisma Świętego, który poprowadzi nas w tej dzisiejszej modlitwie. Podobnie jak poprzednio, chcę Cię zaprosić do tego, żebyś spróbował, spróbowała spotkać się z tym słowem nie tylko w swojej wyobraźni, nie tylko w swoim rozumie, ale także w swoim ciele. Posłuchajmy. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, on, który jest panem nieba i ziemi, sam daje wszystkim życie i oddech i wszystko. On z jednego człowieka wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania. Aby szukali Boga, czy nie znajdą go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest on niedaleko od każdego z nas. Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów, jesteśmy bowiem z Jego rodu. Modlitwę rozpocznij od wyrażenia intencji otwarcia się na Boże działanie w Tobie. Możesz poprosić o doświadczenie Bożej dobroci i życzliwości, która ogarnia nie tylko Twoją duszę, ale także Twoje ciało. Boża obecność otacza nas zewsząd także możemy znaleźć go niejako po omacku choć przez większość dnia nie zwracamy na nią uwagi tak jak nie zauważamy powietrza którym oddychamy to ona nigdy nas nie opuszcza Połóż teraz jeszcze raz dłoń na sercu. Zapytaj je, czy da się dotknąć tej łagodnej, życzliwej obecności. Święty Paweł mówi, że jest w nas Boże podobieństwo, jesteśmy z Jego rodu. Podobnym doświadczeniem dzielił się święty Augustyn, gdy mówił: „Bóg jest mi bliższy niż ja sam sobie. Nie musimy szukać Bożej dobroci gdzieś wysoko w niebie. Możemy spotkać się z nią we własnym wnętrzu, we własnym ciele. Boże miłość, która zamieszkuje w nas, może przytulić nas jakby od środka, uzdalniając nas do gestów czułości i troski wobec własnego ciała. Jeśli chcesz, możesz teraz przygarnąć swoje ciało, obejmując je ramionami. Weź głęboki wdech i powolny wydech. Rozluźniając mięśnie, wsłuchaj się w swoje ciało, zauważając, jak ono reaguje na dotyk. Jakim dotykiem chciałoby teraz zostać obdarowane? Połóż jeszcze raz dłoń na sercu. Spróbuj wczuć się w pulsowanie życia, które wydarza się w Twoim ciele, w życiową energię, która rozprzestrzenia się od serca aż po koniuszki palców. Pan nieba i ziemi, który sam daje wszystkim życie i oddech i wszystko jest blisko. Słuchając jeszcze raz Jego słowa, które skierował do nas przez świętego Pawła, pozwól sobie zauważać, jak Twoje ciało reaguje na to, co słyszysz. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest panem nieba i ziemi, sam daje wszystkim życie i oddech i wszystko. On z jednego człowieka wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię Ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest on niedaleko od każdego z nas. Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów, jesteśmy bowiem z Jego rodu. Na koniec możesz podziękować Bogu za doświadczenie spotkania z Nim w tej modlitwie. Powiedz Mu o tym, co szczególnie Cię poruszyło w tej medytacji. Możesz też powierzyć się na najbliższy czas, prosząc, by kierował Twoje myśli i serce ku temu wszystkiemu, co życiodajne, a przede wszystkim ku Jego cichej życzliwej obecności. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dziękuję Ci bardzo za ten wspólnie spędzony czas, za wspólną modlitwę. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać w tej wspólnej intencji otwierania się na Bożą łagodność i na jego troskę o nas. Jeżeli chcesz dać sobie jeszcze więcej przestrzeni na to, żeby odkrywać Bożą troskę o ciebie i to w jaki sposób on chce ci pomagać w przechodzeniu od napięcia, od przebodźcowania do głębokiego oddechu w jego obecności, to odsyłam cię do książki Medytację dla przebudzcowanych. Myślę, że może być ona doskonałą inspiracją do codziennej modlitwy, która polega właśnie na tym: na stawaniu przed Bogiem z tym wszystkim, co w nas trudne i otwieraniu się na Jego kojącą, życzliwą obecność. Zapraszam Cię też do jeszcze jednej medytacji tutaj na kanale Modlitwy w Drodze. Do medytacji, która będzie polegała na odpuszczaniu kontroli powierzaniu troski o swoje życie Bogu. A dzisiaj dziękuję Ci już bardzo za uwagę. Do usłyszenia z Panem Bogiem.